Cześć, witam Was o poranku. Dzisiaj będzie chlebek zwykły biały, dlatego że akurat nie mamy ciemnego. Troszeczkę łososia, zwykłe masełko. I tutaj pokroję sobie tego pomidora i wkroję tylko troszeczkę cebulki i wymieszam to sobie w miseczce. Dodam troszeczkę soli, pieprzu i tutaj łososia zawsze sobie też troszeczkę pieprzę. Także to jest moje śniadanie i do tego jest obowiązkowo czarna kawa. Chyba że jest rozpuszczalna, to jest z mlekiem. Jeżeli jest czarna, to bez mleka i kawy nie słodzę. Tutaj już jej troszeczkę wypiłam, także to jest moje śniadanie. Takie może trochę dziwne połączenie, ale zobaczycie też, że ja lubię właśnie dziwne smaki. To widzimy się niebawem. Pa! No i witam Was ponownie, teraz przyszła pora na obiad, tutaj mam warzywa i mam nie ten obiektyw co trzeba, dlatego nie mogę teraz ręką ruszać, bo muszę trochę wyżej kamerę trzymać. Tutaj są warzywa, zwykłe, najzwyklejsze, zjem trochę, bo ja będę jadła ten obiad na pół z mężem, także tutaj jest troszeczkę warzyw, będziemy gotowali taki ryż i też zjem odrobinkę ryżu, odrobinkę warzyw. Tutaj mam kubeczek, troszeczkę makaronu, tu jest pomieszany makaron biały z ciemnym, ciemnego nie widać, bo jest troszeczkę na dnie. To jest taki zwykły, najzwyklejszy kubek, który bardzo lubię i tu będzie pomidorówka. I tu jest, słuchajcie, wielki gor zupy pomidorowej, o właśnie, na skrzydełku i zabielone jest troszeczkę mlekiem, są przyprawy i jeżeli chodzi o, są pomidory w całości i łyżeczka koncentratu pomidorowego. I to jest właśnie mój obiad. A tutaj zobaczcie, że jestem wielką fanką grejpfrutów, szczególnie tych zielonych. I to była moja przekąska, jednego grejpfruta wciągłam sobie między śniadaniem a obiadem i później po obiedzie, po jakimś czasie, jeżeli zgłodniałam, to znowu wciągłam sobie tego zielonego. One są przepyszne, przesłodkie, także bardzo serdecznie Wam polecam, jeżeli lubicie grejpfruty. I tak wygląda moja przekąska. A tutaj stoi woda gazowana, którą po prostu pochłaniamy hektolitrami w ciągu dnia i jest to zwykła, najzwyklejsza woda żywiec, którą bardzo lubimy i się do niej przyzwyczailiśmy. Tak jak Wam mówiłam, nienawidzę wody niegazowanej i nie będę jej piła, bo mi po prostu nie smakuje i sprawiam sobie radość tą oto wodą. Dziś, słuchajcie, szybkie śniadanie. Jest to bułka dyniowa u nas w sklepie, bardzo, bardzo pyszna, bardzo ją uwielbiam. I na to jest, słuchajcie, bez masła, bez niczego, jest to pasztet z selera. Słuchajcie, jest tak przepyszny, jest tak cudowny, robi się go bardzo szybko. Jeżeli macie ochotę, to może nagram dla Was przepis. I oczywiście jest garnek kawy rozpuszczalnej i z zwykłym mlekiem 3-2. Mleka nie ma dużo, ale kawa nie jest mocna. Także to jest moje śniadanie. Słuchajcie, wracam do domu, dostałam od... mąż wysłał mi SMS-a, że zrobił przepyszny obiad. Ja wchodzę, patrzę i myślałam, że go po prostu zastrzelę. Nie miałam czasu w ogóle, żeby, słuchajcie, zjeść przekąskę po śniadaniu i niestety zjem mały kawałek. Mały, mały, naprawdę i to nie cały, ale no muszę, bo jestem taka głodna, a tak pachnie, że chyba zwariuję. Oj, te wyrzeczenia. A dzisiaj na obiad, słuchajcie, taki makaron z biedronki szpinakowo-pomidorowy, który bardzo lubimy, był jeszcze taki z lubczykiem. W ogóle lubię biedronkę, ma fajny asortyment, także do tego będą warzywa w sosie curry, które Wam zaraz pokażę. Tutaj, słuchajcie, makaron, który Wam przed chwilą pokazałam, a tutaj są warzywa, najróżniejsze mieszanki, jest tu papryka, fasolka, kukurydza, cebula, słuchajcie, no wszystko, wszystko, trochę cukinii i zalałam to odrobiną mleka i troszeczkę wody, doprawię to curry i później pokażę Wam, jak to będzie wyglądać. I tak wygląda, słuchajcie, gotowe danie. Ja je trochę urozmaiciłam, dlatego że miałam końcówkę mleka kokosowego i dodałam curry i świetnie by pasował do tego kurczak. Ale że dzisiaj jest piątek, my w piątki nie jemy mięsa, więc jest po prostu szał warzyw. I dodatkowo, słuchajcie, wsypałam curry, sól, pieprz i świetnie by też pasował ananas. Niestety nie miałam ananasa, ale miałam
Zawsze sobie odlewam sok z ananasa i dolałam troszeczkę i to mi świetnie zagęściło całość. I to jest porcja, słuchajcie, mojego męża, która jest po prostu ogromna. Ja niestety musiałam wyjść do sąsiadki, nie zdążyłam Wam nagrać mojej małej porcji na mniejszym talerzu. Ale myślę, że to nie jest nic wymyślnego i na pewno by Wam smakowało. Wreszcie mam okazję, by nagrać Wam śniadanie. Niestety jest ono nieprzygotowane i zaraz Wam powiem, jak przygotowuję to sobie zawsze wieczorem. I przejdźmy może do tego, że takie śniadanie właśnie, jak tutaj widzicie, i znowu mam nie ten obiektyw, co trzeba, ale mam nadzieję, że będzie to dobrze widać. Takie śniadanie, jak tutaj widzicie, zawsze jem co drugi dzień. Będą też inne śniadania, które Wam nagrałam, ale to wreszcie mam okazję dla Was nagrać. Także tak. Tutaj mam mrożone truskawki, tutaj mam, słuchajcie, świeże, znaczy świeże, mrożone jagódki, mam jeszcze chyba jedną paczuszkę tych jagód, otręby owsiane, które zawsze jem, jogurt. Jeżeli chodzi o jogurt, to tutaj mam akurat naturalny, ale gdybym jadła cały czas naturalny, to niestety nie. I często kupuję sobie inne, na przykład uwielbiam jogurt Danio, wiem, że one są troszeczkę więcej kaloryczne, ale przepraszam. Gdybym miała jeść cały czas naturalne, to bym po prostu obrzydła. Także mieszam sobie przeróżne jogurty sobie kupuję. I teraz tak, wieczorem wsypuję sobie do miseczki, wlewam sobie, tutaj mam taką miseczkę, w której jem zawsze. Wlewam sobie zawsze ten jogurt, który będę jadła rano. I do tego wrzucam sobie właśnie mrożone, mam truskawki, mam też maliny i troszeczkę tych jagód i one przez noc w lodówce z tym jogurtem mi się ładnie rozmrożą, także rano mam wszystko przygotowane i potem sobie wsypuję troszeczkę tych otrąb owsianych i mam śniadanie gotowe. I teraz tak, bardzo fajnym patentem na to, by mieć warzywa przez całą właśnie jesień, zimę, jest to, że u nas w ogródku mamy, słuchajcie, bardzo, bardzo dużo malin, i z których były zrobione drzemy, soki na przeziębienia oraz właśnie bardzo duże opakowania miałam pomrożone, które mi starczyły przez cały właśnie sezon. Nie wyjęłam ich, kurczę, nie chce mi się iść teraz. Ale jest to właśnie bardzo fajnym, tanim patentem, więc jeżeli macie możliwość, posadźcie sobie maliny, słuchajcie, bo jest to o wiele, wiele tańsze niż gdybyście miały kupować paczki, bo paczki są bardzo drogie. A truskawki nie są akurat drogie, zwykłe, najzwyklejsze są bardzo dobre. I albo jeżeli macie kogoś znajomego, kto ma dużo owoców właśnie latem, możecie iść do niego na tak zwaną kradziejkę i sobie troszeczkę pomrozić. Także tak będzie wyglądało to śniadanie, które Wam pokazałam. Na noc do miski jogurt i do tego wrzucam truskawki z jagodami, które mi się fajnie rozpuszczą. Rano dosypuję sobie otrąb i to wszystko wtedy sobie jem. Albo tak jak mówiłam, maliny. I oczywiście rano do tego kawa. Tutaj zwykła, czarna, bez cukru, bez mleka, uwielbiam czarną bez mleka i na zmianę piję taką z rozpuszczalną, tutaj wieczko od aparatu, a tutaj słuchajcie, mam resztkę daktyli, które wiem, że są ogromnie, ogromnie kaloryczne, wiem, zdaję sobie z tego sprawę, ale to jest moja przekąska w ciągu dnia na przykład, między śniadaniem a obiadem, między obiadem a kolacją, lubię sobie podskubać i taką paczkę nie jem całą w ciągu dnia. Pamiętajcie, aby przed każdym posiłkiem, tak jak mówiłam i powtarzałam to jeszcze w innym momencie, że trzeba pić duże ilości wody albo, no nie wiem, soków, tego co sobie życzycie. I wtedy przed taką przekąską właśnie skubię sobie kilka takich daktyli. Bardzo lubię daktyle. I właśnie muszę sobie zaraz kupić nowe. I wtedy właśnie to jem. Kolejną przekąską, którą w ciągu dnia spożywam, no może nie, wiecie co? Może Wam zaraz pokażę. A tak, prezentuje się moje całe śniadanie. Tutaj mam też opakowanie, które zamiast owsianki dodaję sobie do jogurtu. I to jest z tej samej firmy, co ta owsianka. Oni mają różne smaki, jest to właśnie bardzo, bardzo fajne. To jest z granatem i jagodami. Ale mimo to i tak wtedy dodaję sobie troszeczkę jagód, czy tam innych właśnie tych owoców, które Wam wcześniej pokazałam. To jest kolejna przekąska również z tej samej firmy co owsianka i te inne płatki, które Wam pokazałam. I to jest zwykły słonecznik, który właśnie między śniadaniem a obiadem, między obiadem a kolacją lubię sobie właśnie wkąsić.
I również z tej samej firmy, słuchajcie, jest kasza jaglana, którą bardzo lubię i mam nadzieję, że uda mi się też dla Was przygotować jakiś przepis. A jeżeli nie, to po prostu widzicie, że kaszę jaglaną też bardzo, bardzo uwielbiam, lubię. Pamiętajcie, że jem to, co lubię i nie wiem dlaczego właśnie teraz tak patrzę, że mam wszystko właśnie z tej firmy i zdarza mi się, że kupuję z różnych firm, a po prostu teraz, gdy powyciągałam wszystko, żeby Wam nagrać, to mam właśnie wszystko z tej firmy. Przekąską na przykład na kolację też jest budyń, tutaj mam akurat zwykłe z takich firm, nie lubię budyni czekoladowych, nienawidzę. Wiem, że budyń ma też troszeczkę kalorii, ale robię go oczywiście na zwykłym mleku 3-2, nie na żadnym półprocentowym ani 1%, bo mi to wtedy nie smakuje. I oczywiście, gdy weźmiemy pod uwagę na kolację kopiec, kreta, kanapek, które potrafiłam zjeść wcześniej, lepiej zjeść taki budyń, który polewam sobie, słuchajcie, syropem z malin, o którym na przykład mówiłam Wam w śniadaniu, że właśnie mieliśmy dużo malin i przygotowaliśmy sobie z nich dżemy i taki syrop na właśnie na przeziębienia, który jest właśnie słodki i idealnie nadaje się, aby polać nim troszeczkę budyń. Tutaj mam też kisiel i słuchajcie, kupiłam sobie mój smak z dzieciństwa, ten kisiel kaktus, który ma przypominać właśnie tą górną czekoladkę z tego loda. Boże, jak ja lubiłam tą czekoladkę. Kiedyś miałam taką traumę, bo byłam chyba z siostrą i z tatą na lodach, pamiętam, i nie wiem kto, ale ktoś mi wtedy, komuś dałam spróbować tego loda i ktoś mi zjadł prawie całą czekoladkę. I ja wtedy nie pamiętam, w jakim wieku też byłam, ale całą drogę do domu płakałam, że ktoś mi zjadł tą czekoladkę. Nie wiem kto teraz, nie przypomnę sobie, ale to jest taka moja trauma z dzieciństwa i ten kisiel, słuchajcie, w ogóle nie przypomina tej czekolady i jest ohydny. Zjadłam jedno opakowanie, tu mam drugie i w ogóle go nie zjem, nie wiem co z nim zrobię. A tutaj mam na przykład kisiel żurawinowy, który właśnie też lubię sobie często wieczorem zjeść. I tu kolejne śniadanie, słuchajcie, jest to omlet. Są to dwa jajka, dosłownie łyżka szpinaku. I one były rozmieszane, dodałam troszeczkę soli, pieprzu i łyczka mleka. I po prostu to usmażam i lubię jak on jest tak z wierzchu taki troszeczkę przypalony. Pyszne. I oczywiście obowiązkowo kawa, dzisiaj jest rozpuszczalna i jakby kto pytał, to oczywiście kawy nie słodzę, nie muszę, nie mam takiej potrzeby, uwielbiam gorzką kawę i zwykłe mleko 3-2, gdzie mleka jest naprawdę tylko aby, bo ja nie lubię tak zwanego latte, więcej mleka i mniej kawy, ja po prostu lubię troszeczkę kawy. I jajka są, słuchajcie, czymś, co mogłabym jeść na śniadania w różnej postaci, w postaci... Tutaj jest akurat ten omlet, jeszcze robię sobie zwykłe jajecznice, do tego sobie wtedy kroję na talerzyku troszeczkę pomidorków koktajlowych. Może też dla Was nagram jeszcze inne przepisy z jajkiem. To ja idę, smacznego! A tu słuchajcie, zostały nam tylko dwa z obiadu, było ich bardzo dużo, mój mąż niestety je zdążył wpylić. I są to kotlety z... cieciorki. Ja w ogóle tak lubię cieciorkę z puszki, że mogłabym po prostu samą puszkę zjeść, ale zostały mi dwa. I do tego na obiad sobie zrobię zwykłą sałatę rukolę pomieszaną z sałatą lodową i poleję troszeczkę octem balsamicznym. Naprawdę są pyszne. Jeżeli chcecie, to też wykonam dla Was przepis w przyszłości. Dobra, idę jeść.